Siemaneczko, jestem Peppertem Games. Witam Was w górze Famyslek. Dzisiaj zobaczymy, co będziemy robić, bo tak szczerze nie mam pojęcia. Nie będę już chyba. Na pewno ogarniamy trochę zwierzęta, ogarniamy półoletka itp. itd. Więc tak, zbieramy sobie jajka, idziemy, będziemy posprzedajemy. Musimy zrobić parę pieniążków, oczywiście, no bo jakby inaczej. Wypijmy sobie kawusi trochę i będzie git. I lecimy dalej. Idziemy do bimbowni. Oczywiście, rzecz jasna. Mam nadzieję, co się tam ogólnie dzieje. Tak, chcę ten złom wyciągnąć, tylko ciekawe, czy będę mógł. Po trochu i go powyrzucam. No, go pożytu, bo później będę chciał jeszcze parę rzeczy porobić. Związane z elektryką. Więc na razie, no, po prostu muszę sobie tu ten złom odłożyć. Będę chciał sobie jeszcze przy granicy, tak można powiedzieć przy granicy, przy wejściu, zrobić oświetlenie tu, tam przy wejściu i oświetlenie tam przy wejściu. I bądź wyjściu, w zależności jak się na to patrzy. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia beczki w górę komentarza, życzę miłego oglądania. Dobra, weźmiemy 3 buteleczki. Bimber oczywiście, proszę Państwa, bo trzeba brać 4 butelki mamy i tu mamy 2 butelki. Mało coś. Produkcja wstrzymana. A czemu tu? Dobrej wody? Zbrakło mi wody. Proszę Państwa, no nie przyuważyłbym prawdopodobnie tego. I to jest dla mnie zła informacja. To jest bardzo dla mnie zła informacja. Że tak to się porobiło. Więc tak, dolewamy wody i zobaczymy, czy będzie to się dalej. Dobra, teraz mamy tak 12 i jeszcze mamy jeden zacie. Dobra, rzucamy zacie i zobaczymy. Dobra, mamy tak 4 butelki. I mamy bimberek, mamy tutaj nalewkę mailową, 16 jajek, więc nie jest tragicznie. Zobaczmy ogólnie, jak u nas jest z tym małym prosiaczkiem, proszę Państwa, bo tego nie wiem. Nie ten mały prosiaczek jest. Tutaj jest. Państwa, ja mam prosiaczka małego. Czekaj no. Minka, wyprosiłaś się. No to trzeba jeszcze trochę jeszcze wyczyścić. O! Patrzcie, no inaczej się po prostu, inaczej na to patrzy teraz. No piękna sprawa. Jedzonko mają. Tak, idziemy sobie teraz krówkę wydoić. Idziemy sobie krówkę wydoić, wyciągniemy sobie, prowadzimy, przepraszam, nie wyciągniemy, tylko prowadzimy sobie owieczkę. Ty sobie już co chcesz, to se, kochanieńka, rób. Nie te dźwiczki, przepraszam bardzo, bierzemy sobie teraz biedereczko. Kuźwa, nie to. Miałem wziąć do rękę. Kuźwa, słuchaj. Pomyliłem się. Wydoj krówkę. Wydoimy sobie krówkę, oczywiście. Trzeba trochę skrupulatnie to robić, ale nie bez przesady, żeby tu nie zrobić nic. Dlatego mamy 4 wanieczki, można powiedzieć, mleka. Więc dobra, nieźle. Idziemy sprzedać ogólnie jajka, idziemy sprzedać naleweczki. Ale będziemy sobie moto chyba, ewentualnie muszę kupić sobie owe. Czemu? No bo będzie trochę szybciej chodzić. A gdzieś owe przesiałem? Nie, w ogóle gdzie? To mnie w ogóle zastanawia. Gdzie to kuźwa położyłem? Kurza twarz, co tu się zdopiło, zespił ten? Czekajcie, mutadzia na 100% jest owe. $560, no to trzeba nowe kupić po prostu, żeby tym motorem też nie jeździć, paliwa nie palić, niepotrzebnie. Pohandlujmy. Bimberek, proszę cię, patrz, moja miła. Tutaj jedziemy z naleweczką oczywiście. No i już mamy 1100. No i tak, idziemy sobie kupić ten nowy. Nieszczęsny, który już kupuje xx czasu. Cały czas kupuje ten nowy, kupuje łom, bo zawsze coś tam, gdzie zań wie ruszy. Daj mi Tadziu ten rowerek. Łom mam, młot mam, świetnie pali oleju mam, tak dalej, tak dalej.
Więc dobra, rowerek jest tu, na pewno szybciej teraz będzie się przytepnąć. No, 34, poczekajcie, jakby z tego mamy czas skrócony 34, no 5 minut, no teoretycznie nie jest tego jakoś zabójczo szybko, ale 5 minut tu, 5 minut tam, zawsze się dłużej zbiera czasu, tak? Więc no, tutaj już i tak jest delikatny plus. O motorem nie chcę, mówię, bo szkoda mi jest paliwa. Nie chcę skoczyć, bo to jest bez sensu. Cześć. Masz jajeczkę. Nie przekraj. Nie przejdź ich. Czekajcie, maliny 52 za jedną malinę. Pierdolę. Dobo. Owies, masło, miód. Czekajcie, ktoś chciał miód właśnie. Do momentu. Zdobądź wędkę, to już było zrobione. Napitek z przeszłości. Helena. Ile mi się tego robić? Dobra, ale jak kupię ten miód 1, to też będzie uznane. A zaryzykujmy, jeden miodzik po prostu. Czy to nie, jednak. A nie, bo to musi zacząć miodowy być. Dobra, nie zobaczymy, czy się uda ten zacząć miodowy zrobić. U nas w domku, dobra. Zobaczymy, jestem ciekawy, czy to ruszy. Co mogę zacząć kupić, tośmy sobie zaraz zrobili sobie po prostu ten. Czekajcie, zacznij miodowy jest. Aha, kurwa, dwa cukru potrzebuję. Nazad. Dobra, idziemy do tej. Kupimy jeszcze raz. Dobra, zajebałem się, krótko mówiąc. Temacie. Muszę kupić po prostu dwa kilo cukru, czy tam dwa. Azji jest okej. Okay. Pokładamy. Cukru poproszę od ciebie. 118. No, jeden cukier jest. Ale co zrobić? Pik. Pokładamy. No, ale jak to potem robimy? Nawrotkę. Mam nadzieję, że drzewo będą do rozpałki, do pieca. Żeby to po prostu jakoś ogarnąć. Dobra, czy mam drzewo? Mam drzewo i mam wodę. Dobra, bo tak dokładam, a zacząłem miodowy, robi się 2 godziny. Czyli idealnie, co je. Czy coś mogę ugotować sobie tak na szybko? No nie. No mogłem sobie masło sobie zrobić, ale na razie nie chcę. Mam 8 sztuk mleka dostarczyć do naszej sklepowej. Z tego nie ruszam w tym momencie. Dobra, zobaczymy jak tam wygląda sytuacja z bimbronią. Tu przepraszam, tylko tu. 8 godzin, tu jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy za czas. Na to. Jest to ku mnie kwiecień. Ja tak się zastanawiam, co ja tam tu robić, wiesz, a ja muszę przecież przygotować sobie pole. Kuźwa, nie to. Tego dosiać i muszę zasiać sobie buraki po prostu już. Pyk. Pyk. Dobra. I weźmy sobie teraz. Łopaty, bo trzeba pewnie, żebym te... No, właśnie usunąć. Więc tak, bierzemy sobie motykę. To już teraz pójdzie. Tak, musimy cukru sobie porobić, czyli buraczki. Musimy posiadać sobie... Czekajcie, co ja tu jeszcze miałem? Tytoń, pewnie.
Coś jeszcze. Na pewno coś sobie w głowie nas ułoży, co mam tu porobić. Grochu na razie starczy, tak mi się zdaje. Też nie chcę jakoś sobie tnioszalić na razie. Z tymi uprawkami tutaj. Myślę, że lepiej. Powoli stopniowo sobie to ogarniać. Dobra, tutaj mamy tak, tutaj mamy poletko. Tutaj jeszcze grochu, tutaj będzie tak, tytoń, tam będą braczki. Kasy mam, nie za dużo, ale powinno mi starczyć. Jestem takim stopniowo przekonany o tym. Już się brzuchu buczy, no to już. Kazimierz, drogi, już masz. Jeśli najedzony, już chyba się już napełnił. Dobra, tak. Weźmy sobie koce. I wyrównamy trochę te pole. Dobra. Mamy tak. Ja przepalę trochę siana. Aż nie siana, tylko trawy. Więc sobie trawę wrzućmy. Kurza motkę, nie prowadziłem krowy. Nie chcę jej wołać. No dobra, czyli tak, musimy iść do Tekli. Czy pojedziemy? Do Tekli orakiem. Widzicie, 2 minuty tu, 5 minut tam. Zawsze ten czas trochę szybciej nam zleci. Zostanie, znaczy na jedną, zostanie trochę czasu. Tu nie ma kogoś jeszcze więcej? Tak, ale ty sama to jesteś? Jechał bliżej, że jest to dalej. Bo masz lepsze budynki, ja. Tak, teraz chcę tak. Grochy dokupić. Za dużo. 10. Sztuk. No i braczka tak z 50 pewnie wezmę. O, 18, bo więcej nie mam nawet pieniędzy. Na ten moment. Dobra. Trudno. Tak, 18 mi tyka, dobra. Kaźnisz dyptę, dobra. Weźmiemy sobie nasiona grochu, dobra, teraz tak. Dobrze, trochę takiego więcej godzin. No, nie trzeba zacząć zdjąć, żeby się nie spalił. Bo wiecie, że wam mi tak raczej nic nie stanie, ale tutaj z tym zacięciem może być nieciekawie. Dobra, mam tutaj zacięć zrobiony. Jeśli nie braknie wody, drewna i zacięciem miodowego, to wystarczy tylko cieplnie. Miód pitny. No dobra. Tylko, że u mnie raczej te ule nie są wydajne z tego, co widzę. W początku były, a teraz nie są. Nie wiem, czy ja coś tutaj zrobię, a możecie mi napisać w komentarzu. Czy jakieś klatki dosadzić, coś w tym stylu tutaj, żeby po prostu to było? Czy jak? Tego nie wiem. Po prostu tego zbytnio, no nie wiem. Nie będę oszukiwał. Teraz tak. Po trochu każdego nasionka.
Pozbieramy, pozasiejemy trochę tego, trochę tego, trochę tego. I zawsze to będzie troszeczkę lepiej. Dobra. No, owiec jeszcze nie śmiałem. Czy ja gdzieś nie mam owca? Tak se teraz kminie? No pewnie, że mam owiec. I to nie mało. No ma, trzeba tych takich pielukowatych trochę wykorzystać. Dobra. Pusta 24 godziny jeszcze. Pielimy i pielimy. Czy w tańcu nie pierdzielimy. Dobra, tak. No patrzcie, no tego chłaścika uratnęła. No przydałoby się jeszcze kawę gdzieś pole zrobić. Szczerze patrząc na to wszystko, to by się zdało. Pole miszmasz. Trochę tego, trochę tego, trochę tamtego będzie. Pozasiewane, ale zawsze coś będzie. A nie poletkę pokazowe. Ale takie życie. Teraz tak. To dużo tego by było. Dobra, ja to najpierw tutaj będzie, szczerze mówiąc, zrobił. Poletka. Powykaszamy sobie. I takie pole duże owsa byśmy zrobili. A się duże. Takie, no, zdaje mi się, że optymalne o podobie jest. Że tak będzie, to się zobaczy. Dobra. Jeszcze kawałki, porucinać. Kali byś tekał, żebyś pił. Dobra, kosę sobie chowamy. Oczyścimy sobie trawy, żeby nie było. Pyk. No trochę rzeczy w tym plecaku mamy tak zwanym. Teraz ciekawe, czy bym mógł pokość i pouprawiać sobie pola. To mało miejsca. Czekajcie, ale ja mogę wziąć, żeby to położyć po prostu. Teraz jakby więcej by chodziło. Dobra, jest 15, ale coś mi się daje więcej. Dobra, niech tak będzie. Teraz tak to wsądniemy, zaraz sobie uprawimy. Sobie owiec zasiejemy. Dobra, jeszcze nie będę ogarniał. Nie będę wrzucał, ponieważ będę chciał sobie tutaj wziąć i... Zanieść później naszym krowom, naszej krowie, owcy i tyle. W sumie nie mam nic zwierząt. Co ja bych je przydobył? Nie powiem, że nie. Czekajcie, tak. Tak. Pyk. A coś tak trzeba pomiędzy zrobić. Już nie za dużo będzie w sumie. Patrzę, ale może nie.
Dobra, mi się, to będzie dobrze. Kurwa, taki flashback się zrobił. Pyk, pyk. Godzina 15, to nie, może też będzie padał. Dobra. Dobra, myślę, że tak, gdyby nawet tu patrzeć, tyle powinno nam starczyć tego owsa. Znaczenie tego owsa, ale tak będzie. O Jezu, to już to mogę jeszcze siadać. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Szczerze mówiąc. No a teraz idę, tu mi jak mniej więcej nie pokazuje owsa. Nie wiem, czy to będzie zasiane wszystko owsem, czy nie. Możliwe, że tak. Zobaczymy. Dobra. Idziemy rzucić to jeszcze naszym krówkom, znaczy naszym zwierzątkom. Tą całą trawę, czy już dobrze, się tego nie wciśniesz? No to dobra, to tu wciśniesz. Panie Kazimierzu. A i git. No, pijcie się co? To pijesz wodę. Będzie git. Dobra, trzeba zrobić trochę pieniędzy. My tu. Weźmy butelki, bo chcę jeszcze żarówki kupić. No, pójdziemy na tak, tak, może szybciej będzie tak. 20 muszę mieć złomu, czy ile? Czekajcie, upewnię się. Dwadzieścia desek, 4 złomu i jedna żarówka chyba. Czyli muszę mieć... muszę mieć żarówek pełno. Daj mi żaróweczki, ziomuś. Tak, przecież nie kupię, nie sprzedałem tych. Nalewek. A ja z gołym. Bez pieniędzy przyszedł. Kolkin niezły zabuł. Ty mnie kupujesz? A za ciebie jądłowi, kuźwa. Dobra, teraz to na tak. Jeżeli mnie się stać, bo tam zdeszki były z tyłu postawione. Ścięcia naszego. Daj mi wszystko, że... Ja się tepnę teraz do domu. Dobra. No i gdzieś ogólnie liczę tu postawić ten cud. Więc bez zbędnego przedłużania... Czekajcie, deski tylko sobie wezmę, bo nie wiem ile tych desek było. Kuźwa, ale 20 potrzebuję. No to fajnie. Zajebiście. Nie wiem, czy w sumie nam się zdjął sobie złomu tych 4 sztuk złomu. Najprzód tam by było zrobić. Dobra, tak.
I tu postawić sobie ten sop. Dobra. 10. Pięć. Trzy. Nie wkurzaj mnie, Kaźmisz. Masz desek 12, no? Czekajcie. Na szybko patrzę, co to przerzucić. Łopatę. Cyk. A, siekierkę. Dobra, zobaczymy teraz. Czy to się lepiej niż te 8 sztuk jeszcze drzewa, czy nie? Znaczy desek. Dobra, idziemy tam. Jak tak. Tam będziemy sobie zdawać ten cuk. Godzina 18. Chcę zobaczyć, czy będzie troszeczkę lepsze to oświetlenie. To będzie lepiej działało wszystko, czy będzie lepiej. Tak, lepiej itd. Tego się nie dowiem. Jak tego nie zrobię. Tak, tylko że chyba teraz motek wziąłem, to nie? Wypierniczyłem. Dobra, a to już ma uważnie. Ważne, że elementy mam zaniesione. Inaczej. Elementy. Elementy to jeszcze nie są zaniesione. Czekaj, teraz tak młoteczek. Boją się. I budujemy. A, ciężko ze sobą. Dawaj, Egid. Siedem, tak, teraz tylko 4 złomu tam zanieść. No bo deski on miał na bieżąco, więc... Deski on miał na bieżąco, mam blisko tutaj. Mogę sobie bać ile chcę. Siedem. Tylko teraz bym się mieściło teraz. 17 i teraz... Nie, na jedna szpyka. Desek, dobra, niech tak będzie. No i słupacze bym też chciał chyba raczej tu mniej więcej postawić. Przy słupie, przy wejściu. Tak mi się zdaje. On, myślę, że to będzie dobry pomysł. Jeśli nie, no to później będzie oczywiście można by gdzie sobie to inaczej ogarnąć. I sobie zobaczymy teraz, czy będzie lepiej. No i mi się zdaje, że będzie git. Muszę też więcej takiego podpinać. A wiem, gdzie jeszcze trzeba zrobić. Bardzo tego wiem. Wiem bardzo dobrze teraz, gdzie to zrobić. Jeszcze jedno oświetlenie. Tu. Tu w tym garażu. W tym budynku. Oświetlenie. Teraz bym chciał tu. I tu. Migi. Na razie nie żaleję, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie finalnie. Odpalamy tu, lampy się nie palą wszystkie. Oj, a co tu się stanęło? Ej. Dobra, się palą tylko te. Dobra.
A, dobra, muszę włączyć. Wow. A to jo, no powiem, że włączyć. Ogólnie. Ej, no to już trochę lepiej wygląda. Zamknijmy. Nie git. Dobra, myślę, że będzie tyle. Dobra, sobie gdzieś postawimy. Grządka sobie schowamy. Co tam powiedzieć? Dokładnie wprowadzimy. Tłumacz. No i krowadzić tym jeszcze. Nieśkowe, widzę, znaczy słyszę, ale nie widzę. O tu jesteś. Chodź tu. Dobra, git. Obświetlone, miałem każde wejście, wyjście. Nie ma tragedii. To już też jakiś zanurzek oświetlenia jest. Nie ma tragedii. Tu już jakieś światełko jest. Czekajcie, a chciałbym tu jakieś jeszcze oświetlenie zrobić. Tutaj bliżej? Nie, tu jeszcze mogę tylko postawić tutaj jedną żarówkę, tu wyłącznie tylko, tak? Światło na tą stronę i wszystko w temacie, tak? A już jedziemy, już powolutku się jakoś to obświetlamy. Nie ma tak źle. Dobra, dzisiejszy odcinek był to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze, dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.